Cześć, witam wszystkich na kanale, tutaj Bartul, to jest Assassin's Creed 3, 12 odcinek, jak się nie mylę. Czas na kolejne misje. Znajdujemy się chyba w lokacji domostwo Davenporta i tu jest nasz cel. Trochę daleko, no ale cóż, trzeba jakoś tam dotrzeć. Zaznaczmy sobie tą misję na mapie. Myślę, że w ciągu tam minutki dotrzemy. Tak na moje oko mamy ukończone około 40% gry. Gra bardzo fajna, trzeba przyznać, ale momentami bardzo trudna. Na przykład tutaj miałem problem z wilkami. Żeby zdobyć ostatnią część nogi. De facto zebrałem wszystkie części i nic nie otrzymałem w zamian. Pewnie o czymś nie wiem. Nie wiem, czy to możemy też w jakiś sposób sprawdzić. Dobra. Kierujmy się tutaj. O cholera. Kawał drogi, niestety. Wystarczy trzymać tutaj przycisk swobodnego biegu i nasz konor tutaj sobie tak fajnie skacze pomiędzy skałami, drzewami, krzaczkami, kamyczkami. Dobra. Rozpoczynamy kolejną misję. W poprzednim materiale he was 7 feet tall if he was an inch. I tell ya, legs like tree trunks and a smithy's arms. Almost broke my hand shaking a little low. I could feel it then when I met him. No weapon made by man could harm him. W poprzednim materiale wykonaliśmy 4 misje aż fabularne, ale były krótkie dosyć. Początek szkolenia. Już raz się szkoliliśmy. Co tam kurde jest? Say go away, boy. Do you not speak the king's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. Your boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things, mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy. I'll raise a crew. Gość się schlał. Dobra, szukajmy drewna. Dotrzy do Achillesa z powrotem. Kurde bela. Dobra, musimy znowu z portem biec. Kurde bela. No nic, szkoda. Będziemy musieli, kurde, drewno skołować. Mam nadzieję, że nam Achilles pomoże, albo ewentualnie ci z Tartaku nam pomogą.
Shop plus skóra plus strzały. To jest fajne, że możemy strzały odzyskiwać właśnie po zabiciu zwierzyny. Ale przydałoby się tych strzał troszkę zrobić. Albo kupić. No bo dwie strzały to trochę za mało. Dobra. Ej, chłopcze, 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 co ty? Ja do niego mówię chłopcze, a tu już stary kawaler. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Och, kurczę. Zapasy, przeglądaj wszystkie posiadane przedmioty i kupuj te udostępniane przez twoich rzemieślników. Ekran zapasów umożliwia dokonanie zakupów w osadzie i wyświetla aktualne posiadane przedmioty. Drewno 0 na 3, las. Dziczyzna 3 w składzie. Aha, bo możemy sobie to przerzucać. Tu mamy dziczyzna, jelenia skóra, kastoreum, lisi ogon, lisia skóra, ogon jelenia i tak dalej, i tak dalej. Zakup, ilość zakupu 1. Dostępna ilość 3, koszt jednostkowy 8, a my mamy kasę chyba 0. Fundusze 10, koszt 8, bilans 2. Dębowe drewno, kupiłem jedną sztukę, za mało funduszy. Dobra, musimy de facto... handel. Dębowe pnie można sprzedawać kupcom za pośrednictwem konwoju. Wybierz surowiec. Ok, możemy parę rzeczy posprzedawać ewentualnie. Tylko będę musiał tutaj czekać, aż ktoś przybędzie. Zajęcza łapka, zajęcza skóra. Wilcze kły. Ale ja musiał to sprzedać. Czego ja nie mogę stąd wyjść? Jaj. No i proszę. Nie mogę stąd wyjść. Dobra, kupiłem jakieś drewno. Spacja, wyślij konwój. Czas podróży 12, ryzyko 35, podatek 30, zysk 21. Anuluj. Początek szkolenia. No czekajcie, bo ja się tutaj niewiele nauczyłem. To wszystko w sumie to co robiłem to było takie trochę na... Jakby utrafił. Kupiliśmy jakieś chyba drewno. Time passed quickly after that. My days a blur of study, training and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars. About Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult subjects for me. But in time I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. No tak. Minęło pół roku. Statek został odbudowany. Nasz bohater się wiele nie zestarzał. Przynajmniej ja tego nie widzę. Natomiast jest już, jak widzicie, lato.
No i bierzemy kolejną misję. Statek tu już jest Aquila. Już jest gotowy na wypłynięcie. I tu jest nasza misja. Czy chcesz szybko przenieść się w to miejsce? Tak. Kurczę, widzicie, niepotrzebnie biegłem tyle drogi. Matko i córko, no cóż. To są te gry, w które jeszcze nie obczaiłem. Nie możemy tutaj kraść, bo to jest nasza dzielnica. Nasz rejon. De facto nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć statkiem. Nauka na błędach. O kurczę, gdzie mamy wypłynąć? Tutaj, tak? Aquila musi popłynąć do Matthews Wingard, aby zainstalowano armatę na jej pokładzie. Należy także zatrudnić oficerów, którzy będą dowodzić nową artylerią. Czy chcesz rozpocząć tę misję morską? Tak, pewnie. Moi drodzy, płyniemy. Come aboard and feast your eyes, boy. No, 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 not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. Jakie zabobony, jakie starawe. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Przyznam szczerze, że myślałem, że tylko w czwartej części. Mainsail, get up the rigging. Hand over fist. Come on, men. Let's get her out where she needs to be. W czwartej części tylko będziemy mogli pływać statkiem, a tu jednak tutaj w tej części trzeciej też popływamy statkiem. Fajnie. Jestem z tego powodu zadowolony. Zobaczymy. Nie wiem, czy ja będę w ogóle sterować tym statkiem, bo w czwórce jest taka możliwość. Tutaj chyba nie, ale mogę się mylić. Mogę to troszkę bardziej rozbudować. Między innymi tutaj mogliśmy poszukać załogi, jakiegoś wyposażenia, drewna na statek i tak dalej, i tak dalej. Idź do strony, ciśnij end. Holy crap, przyjmujemy stery, moi drodzy. You're connected to her now. Listen and feel. She's idle. If you call for half sail, the men will hop to it and she'll pick up. Czekajcie, bo tu mamy naciśnij, aby przejść na pół żagle. Half sail! Take her to half sail! Aha! The Aquila flies again! Do you feel it, lad? No. Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. Dobra, już tutaj przejmujemy, kurde, oho ho. Full sail. Full sail. Unfurl everything, full sail. O cholera. Tam jest nasz cel. Nie wiem, czy ja mogę tutaj troszkę oddalić to. O, możemy. Zawsze to troszkę będę tutaj więcej widział. Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Dusty winds can be difficult to manage. O cholera, jasna. Half sail. Ease her off, half sail. O kurde. Powiem wam, że się ciężko steruje tym statkiem. Aha, to zielone na mapie, to jest wiatr, z której strony świeci, znaczy wieje.
Czekajcie, żebym się czasem nie zderzył z tym statkiem. Nie wolno ci odnieść żadnych obrażeń. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hole. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Dobra, dobra, czekajcie, bo tutaj nie wolno się odnieść żadnych obrażeń. Nie no, gierka jest naprawdę zajebista. Ja pierdzielę. Poczekajcie, żebym czasem się nie wpierdził w jakieś skały. Dałem pół żagla, żeby nie szarżować. Oj co, dupa. Cholera jasna. No szkoda, szkoda. Nie zdobędziemy pewnej synchronizacji, ale to jest chyba najmniejszy problem. Nie wiem, de facto czy możemy... Oh shit, ale wieje. Ale wieje. Jeśli chodzi o sterowanie statkiem, to pełna profeska. Dobra, pełny żagl. To już nasz, nas raczej nic. Kurde, Bella. Super. Nie spodziewałem się, że będziemy mogli sterować okrętem. Wcale to nie jest takie proste. Czekajcie, bo to jakaś łódka płynie, żebym znowu w nią... No w sumie teraz to już nie ma znaczenia, bo i tak dupłem raz. No sail! Full stop, no sail! Rzuć kotwicę, zejdźmy na brzeg, wpijmy działa. O kurde. Super. Idziemy na brzeg po to, żeby kupić działa do statku. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments. We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No. Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. Could you finally realize you're a shite sailor? Whoa, whoa, whoa! Not in here, gentlemen! Better still, not at all! Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Nie doszło do rozlewu krwi. Dobra. Działa już kupione. O cholera, 3... 4, 5, 6... 7 14 dział kupionych. No nie, nie wykonaliśmy dodatkowych celów, ale płyniemy.
Szkoda, że nie można tutaj de facto... The older man is a Templar. Who was he with? Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Mm-hmm. Dobra, elegancko. Kuźwa, jak to pięknie wygląda. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring her on the broadside and when all guns are on target, call fire. Jak się strzela? Holy crap! Well done, boy. Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aż nastąpi załadowanie, następnie puść, by strzelić. Ja pierdziel. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Jak ja mam tam trafić? Czekajcie, to nie ten guzik. Use the swivels, boy. Ale zajebiste, kurde. Ja pierdzielę, mega. You are a fast learner. Provided something interests me. Ah, getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jet tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Dobra. Płyniemy. Half sail. Half sail. Full sail. Unfurl everything. Full sail. Może jeszcze po drodze coś postrzelamy, nie wiem. Musimy patrzeć w lewo, w prawo, jeżeli chcemy strzelać kamerą. Skutecznie Bruce podczas ataków. Why is he shooting at us? Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. Dobra. Burzagier. Take her down to half sail. O cholera jasna. Dobra. Spieprzył nam. No, ten statek to będzie ciężko wyeliminować. Zniszcz brytyjski patrol. Ja pierdziu. Cholera jasna. O cholera, ja mam uciekać. Dobra, nie musimy, znaczy nie możemy strzelać chyba do niego. Na mapę. Dobra.
trzy razy chyba się udało uniknąć. Skutecznie brasuj, czy skutecznie? Gościa zniszczyć, bo już z tego nic nie wiem. Chyba tak, czekajcie, musimy gościa załatwić. Dobra, czekajcie, nie, dobra. Pięknie. Podróżujemy na czasem na skały. Nie wpłynął. Czekajcie, bo kurde, my musimy gościa załatwić. Sobie tak pływamy lajtowo. Jaki jest w ogóle nasz cel? Mamy tu jakąś informację, co należy zrobić. No płyń w lewo, płyń. Jeden i drugi się chyba kręci w kółko. Dobra, jeszcze jedna salwa. Aha, czerwony symbol jest, więc musimy gościa załatwić. To jeszcze nie. Wiem, żeby unikać pod ten, ale co ja zrobię? No, udało się. Pełny skręt. Nie ten przycisk. No skręcaj. Teraz. Dobra. Kurde, naprawdę to jest zajebisty aspekt z tym pływaniem statkiem. Jeszcze jakbyśmy mogli ten statek ulepszać. Nauka na błędach. Ukończyliśmy chyba wszystkie... A nie, dwa tylko cele. No tak, jeden tutaj, żeśmy na początku wpłynęli na drugi statek, jakiś towarowy. Matko, kurde, mega. Jestem pozytywnie zaskoczony. I got 'em, all of 'em.
you get what I need, and I'll give them to you. Simple. You got a ship. Could find them all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned, he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. No, dobra, dobra, wrócimy do tego starusza. W sumie to jeszcze możemy kilka minut pograć. You weeks. And not even a goodbye before you left. Sorry. Well, what are you waiting for? O kurde, nie mówcie, że założymy. Huh. Założymy nowy strój. Asasyna. Jeszcze kaptur, nie? Once upon a time we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training. Your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Coś zmężniał nasz bohater. Wspomnienie zsynchronizowane, sekwencja. Dzień Templariusza. O, dokonaliśmy osiągnięcie. No tak, bo piątą sekwencję żeśmy skończyli. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Dobra. Piąta sekwencja za nami, chyba wszystkich sekwencji z 12. Utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Będziemy samolotem się wnosić. Testing, 1, 2, 3. Yep, read you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Holy crap. Perfect. I've got a nice strong signal. Just a heads up. There's no elevator access from here on out. You'll have to get up there the old-fashioned way. Dobra, moi drodzy, w tym momencie skończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał, bo mi osobiście bardzo. Gra jest zajebista. Już nie mogę doczekać kolejnego odcinka z wami. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!